interesu obu naszych narodów do konfrontacji na tle historycznym? Jakie czynniki zwiększają możliwość sukcesu tych grup politycznych, a jakie zmniejszają i tych czynników po prostu należy unikać? A jednym z nich jest właśnie owa polityka upamiętniania takich, a nie innych postaci historycznych. I nie jest to informacja na temat ich oceny moralnej, bo tutaj przyjmijmy do wiadomości, że się różnimy. Jest to informacja o pewnym zjawisku fizycznym. Innymi słowy, proszę mi wybaczyć dosłowność, ale jeśli będziemy dyskutowali na przykład o Szuchewiczu, to wyobraźmy sobie, że jest to zagadnienie typu fizycznego. Innymi słowy, jest to kamień, który może spaść na nas i nam zrobić krzywdę. Dyskutowanie o tym, czy jest to kamień biały czy czarny, nie ma sensu. On jest ciężki. I jeśli spadnie, zrobi nam krzywdę. I w ten sposób należałoby moim zdaniem patrzeć na to zagadnienie. I z tego punktu widzenia najważniejszym pytaniem, które powinniśmy sobie zadawać przy tym wymiarze debaty polsko-ukraińskiej, jest pytanie o przewidywane skutki. Nie co było, jakie były powody, tylko co dalej z tego będzie. To jest najważniejsze pytanie. A proszę pozwolić mi przejść do najdrastyczniejszego fragmentu, ale muszę go powiedzieć. Otóż myślę, że wszyscy z Państwa pamiętają, jak wybuchła II wojna czeczeńska. II wojna czeczeńska wybuchła pod pretekstem zamachów terrorystycznych w Moskwie, Wołgodońsku i Bujnaksie, o co oskarżono Czeczeńców, a co objaśnił później Litwinienko i Felsztyński. Litwinienko za to objaśnienie został otruty przez rosyjskie służby specjalne. I myślę, że wystarczy nam wszystkim wyobraźni po temu, aby założyć scenariusz, w ramach którego te bomby nie wybuchają w Moskwie, Wołgodońsku i Bujnaksie z operacji FSB, tylko wybuchają w Przemyślu i we Lwowie i skutki łatwo sobie wyobrazić z stosowną atmosferą zbudowaną wcześniej na owych emocjach historycznych. A zatem pierwszą i najważniejszą odpowiedzialnością polityków i polskich, i ukraińskich nie jest rozstrzyganie, kto miał racje historyczne. Na ten temat będzie się jeszcze długo toczyła debata historyczna, a historia nasza jest niezwykle skomplikowana. Raczej należałoby wspomnieć o tym, co przed chwilą, i zakończę jeszcze jednym bardzo istotnym przesłaniem korespondującym z tym, o czym mówił pan rektor Tsependa, o tych wspólnym uczczeniu ofiar. Nie tylko o ofiary chodzi, ale właśnie o pamięć skutków. Proszę przejrzeć sobie historię stosunków polsko-ukraińskich. W roku 1648 Rzeczpospolita weszła w konflikt z Zaporożem, w roku 1654 Rosjanie zdobyli Wilno, w 1555 Szwedzi zdobyli Warszawę i od tej pory każde pokolenie Polaków widziało obce wojska w Warszawie aż do roku 1993. W roku 1709 Zaporoże zostało unicestwione jako element militarny w Europie Środkowej, a w roku 1717 Sejm Rzeczypospolitej otoczony moskiewskimi pułkami przyjął milcząco protektorat rosyjski nad naszym krajem i przeszedł do historii jako Sejm Niemy. W roku 1772 doszło do pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej, a parę lat później zniesiono sić zaporoską, a w ostatecznym traktacie rozbiorowym z 1795 roku był dokładnie taki zapis jak w ukazie Katarzyny II o zniesieniu siczy, a mianowicie, że i samo imię Wojska Zaporowskiego albo samo imię Królestwa Polskiego ma na wieki być zniesione i zakazane. Jak Ukraina była Małorosją, to Polska była krajem przywiślańskim i nie wolno było pisać i drukować po ukraińsku i mówić po polsku w szkołach. I na koniec pewna anegdota historyczna, bo mamy takie zacięcie sporów historycznych. Spójrzmy na to oczami ludzi z zewnątrz. Mam doświadczenie badawcze, bo pisałem pracę magisterską wprawdzie tylko, ale o konferencji pokojowej w Paryżu, o ukraińskiej sprawie na tej konferencji. Posłuchajcie Państwo tych nazwisk. Wytwicki, Lewicki, Hołbowicz, Szeptycki. To są nazwiska ukraińskie, które Francuzi, Brytyjczycy i Amerykanie tak słyszeli, a oni nie słyszeli Hołbowicz, Wytwicki, Lewicki, Szeptycki. I pytali się, dlaczego, kiedy armia Antonowa Owsienki maszeruje na Lwów, żeby podać rękę Węgierskiej Republice Rad i przejść Karpaty, jest jakaś awantura we Lwowie, gdzie jakiś Lewicki czy Lewicki, jaki Francuz to usłyszy, czy Amerykanin, bije się z jakimś Szeptyckim i którym, tak? Czy Andrzejem, czy Stanisławem, bo jeden był generałem polskim, a drugi był głową kościoła grekokatolickiego. I jak to zrozumieć w ogóle?
w sytuacji, kiedy o to idzie pożoga i zagłada na całą tą ludność, oni jeszcze wymyślili sobie, żeby nawzajem ze sobą walczyć. I nikt nie jest w stanie, poza Polakami, Ukraińcami, odróżnić jednych od drugich. Te tragiczne dzieje trzeba pamiętać po to, abyśmy naszej dyskusji historycznej nie byli zmuszeni kontynuować prycza w prycze w łagrze na Kołymie. Bo takie mamy doświadczenie historyczne. Tym bym zakończył, bo już mocniej nie można. Proszę, panie profesorze, dziękuję bardzo. To był, w tej sytuacji miał być głos, stało się koreferatem. Nie przerywałem, bo profesor Żurawski jest członkiem rady i nie mam odwagi. Członkiem, przepraszam, forum, nie mam odwagi, żeby nie być posądzonym o jakieś tyraństwo. Ale to było bardzo ciekawe, wspaniałe uzupełnienie do całości. Witalij, komentarz. Chciałem tylko jedną replikę do wszystkich tych dyskusji historycznych, jakie tu też faktycznie od początku. Bo to jest, moim zdaniem, nie jest to w ogóle kwestia historii. To jest tylko kwestia swobody i niepodległości. I to jest rezultat tego, co Ukraina ostatnie 3 lata jest państwem niepodległym. To, co państwo tu mówiło про doświadczenie czasów Хмельницького, czy doświadczenie czasów carata rosyjskiego, nie było sytuacji stosunków pomiędzy państwowych. Powstanie Хмельницького było powstaniem na terenie Rzeczypospolitej. To jest faktycznie konflikt cywilny, konflikt religijny, ale nie jest konfliktem pomiędzy państwowym. I nawet sytuacja II wojny światowej z ukraińską armią powstańską czy Wołynią, to była sytuacja na terenie Rzeczypospolitej nad Polską. To jest faktycznie też konflikt cywilny i religijny, ale nie konflikt pomiędzy państwami. Naprawdę. To jest pierwsze... Mogę taką ilustrację prosto mówić. Jak wystąpił na sesji Rady Najwyższej Ukrainy z przemówieniem pro Holokaust. Zielony zadział. I mówił, co w Holokoście zbrali uczestnicy. Żołnierze ukraińskiej armii powstańskiej. Nie po prostu Ukraińcy, a żołnierze ukraińskiej armii powstańskiej. Tak mówił z trybuny. I moi przyjaciele, moi kolegi mówili, jak to może mówić ten prezydent Izraela? Ja do tego mówił, co naprawdę. Oczywiście, co może być prawdziwym, może pomylić. Być wielkim, który pomylił w swoich ocenach. Ale satysfakcja narodu żydowskiego jest te, że prezydent Izraela i z trybuny Rady Najwyższej Ukraińskiej, i z trybuny Sejmu Polskiego, i z trybuny Kongresu Amerykańskiego mówi to, co chce. To jest główne, co dosięg naród żydowski za ostatnie 7 tysięcy lat. Odnowienie держави, to co prezydent czy premier Izraelu mówi, to co chce z żadnej innej trybuny. I to tak jest i z prezydentem Polski. I to, co jest z prezydentem Ukrainy. I to takie z państwem ukraińskim, i to, co jest z państwem polskim. I nie jest to mowa про kwestie historyczne, a tylko про kwestie poglądu na świat dwóch państw niepodległych. I do tego to dziwne, co ja... Читалим у інтерв'ю міністра справ загранічних Польщі пана Ващаковського, що нема конфлікту з Білорусі, а є конфлікти з Україною і Литвою. Ну, ясно для чого. Бо Білорусі не є панством неподлеглим, фактично є маріонетки Росії, а Україна і Литва є панством неподлеглим і своїм поглядом на світ. І не варто тут мати дискусій історичних, бо насправді дискусії історичні – це справи істориків. А варто то зрозуміти. То перші три лята в історії України, в історії Польщі, як була направді іде дискусія між панствами і неподлеглими. Були такі періоди в часу Першої війни світової, як була про Сталіна Республіка Польська, Речпосполіта Польська і Західноукраїнська Республіка Людова. І я забула, що ці два панствові організації не можуть проіснеть. То тільки одне може знищити другі. То теж були фактично перші досвідчення ситуації в відносинах поміж паствових. І то, що було поміж Пілсудським і Петлюром, теж то так. Теж то були якісь моменти, якісь реляції поміж паствовими. Але іншого досвідчення у нас нема. Тільки та окупація з Західноукраїнської республіки Речпосполітки Польської, і тільки той союз поміж України і Польської, Петлюра і Пілсудського, і тільки то, що ми можемо оглянути останні 3 роки.
І то, то важко, як перші кроки, то важко на то поглянути, чи ви з ситуацією об'єктивною, бо поглянемо, як то все відбудова в тому світі, в якому ми зараз мешкаємо. І то є добра ілюстрація про те, що не могли зрозуміти французи. Бо не могли зрозуміти, як то може бути організм, ментальність панствова в українцях і в поляках. Бо то, з позиції французької, на початку іншого століття, тільки французи, чи австріяки, чи німці, чи росіяни могли мати такий інстинкт. А ми – ні. А очевидно, це ми можемо. Ну, що тут пам'ятаєте? Дякую. Дякую дуже. Ja chciałbym Państwa prosić, ponieważ czas biegnie bardzo szybko, jest 45 minut jedynie, więc ja bym teraz prosił, żeby Państwo raczej myśleli o pytaniach do tej trójki znakomitych gości, bo jest znakomita okazja, bardziej o pytania konkretne niż dodatkowe wypowiedzi, bo nie jest często taka sytuacja, że mamy tu taką trójkę. Na sali. I teraz, zanim oddam głos dalej, chciałem powiedzieć tak, dwie uwagi. Pierwsza a propos stosunków polsko-ukraińskich czy polityki polskiej. Ja przez ostatnie mniej więcej 5-6 lat oglądam w Polsce takie wahania w elitach politycznych między oceną że dobrze, albo że źle. Że dobrze, tak jak mu tu mówimy, ponieważ obiektywnie i subiektywnie i obiektywnie jest bardzo dużo bardzo pozytywnych rzeczy, które się robi. No, ale równocześnie co rusz w Polsce znajduje się, pojawia się dyskusja, że tak mało osiągnięto. Tak? Dlaczego ciągle ileś rzeczy z tą Ukrainą nie udało się osiągnąć, dogadać i tak dalej. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, a propos elementów w paru wypowiedziach wskazujących na rzeczywiście, obiektywnie wspaniałe rzeczy i osiągnięcia. No to ja bym zacytował w tym wypadku, to jest troszkę na pole kolegi Kowala, zacytowałbym w tym wypadku słowa jednego z wielkich naszych poprzedników. Wiktor Sukiennicki był profesorem w Instytucie Wschodnim w Wilnie i on w latach 30. dostał zgodę na wyjazd do Związku Sowieckiego. I po tej długiej podróży miał wielki wykład w Bibliotece Wróblewskich w Wilnie i na tym wykładzie, oceniając sytuację w Związku Sowieckim, powiedział tak. Jeśli jest tak źle, jak mówią nam analitycy, i jak mówią nam uciekinierzy z łagrów na temat Związku Sowieckiego, jeśli jest tak źle w Związku Sowieckim, to dlaczego jest tak dobrze, że ten kraj jest coraz silniejszy? A jeśli jest tak dobrze, jak mówią Sowieci, to dlaczego jest tak źle, jak każdy, jak mówi każdy, kto wyszedł z łagru i jak jest to, co ja mogłem zobaczyć tam będąc? Zanim będą pytania, pan doktor Kowal. Było jedno pytanie do mnie ze strony dyrektora Malickiego i krótkie komentarze do tego, co przed chwilą się działo. Proszę Państwa, jest takie stare przysłowie, że arabskie, które jest idealne, polecam wszystkim, bo pasuje do wszystkiego jak czarne buty. Czyli to jest wielbłąd ma swoje plany, a poganiacz swoje. I ja rozumiem, i tutaj będzie delikatna polemika z ambasadorem Deszczycą i z panem Malickim i z panem Przemysławem Grajewskim Weżurawskim, no bo jest coś takiego jak taki kwietyzm urzędowy. No, że jest wszystko do... No te rzeczy, które są dobrze, to my wiemy. I ja z nimi nie polemizuję, zresztą o nich powiedziałem, natomiast czuję, że moją rolą jest dzisiaj pokazywać też zagrożenia. I ja tak rozumiem swoją misję i zostaję przy swoim. Przyznaję wam, jest dużo spotkań, są fora, spotykają się. Chwała Bogu, że tak jest. Natomiast moim zdaniem to nie likwiduje tej poważnej dyskusji, która powinna się toczyć. I polityka jest pierwotna. My nie możemy rozpatrywać polityki jako jednej z dziedzin, czyli mówimy polityka, gospodarka, kultura, nagrobki, kuchnia. To tak nie jest. Polityka jest arystotelesowska, jest podstawowa.
I kiedy mnie ktoś pyta o analizę polityczną, to ja patrzę, co się dzieje w polityce i na tej podstawie prognozuję, co się będzie działo w innych sferach życia. Dzisiaj relacje gospodarcze są, na przykład z mojego oglądu lotniskowego, bardzo dobre. Spotykam dość często latam na Ukrainę, wszyscy są zadowoleni. I to dlatego jestem zaniepokojony, ponieważ wiem, że społeczeństwo działa tak, że pewne trendy proponowane w polityce i propagowane w mediach, szczególnie mediach społecznościowych, zmieniają taki ogląd. Ponieważ rozumiem siłę tego mechanizmu, panie ambasadorze, i dlatego ja na to zwracam uwagę. Nie zawsze pan ambasador musi powiedzieć o tych dobrych rzeczach. Każdy z nas ma swoje plany, ale możemy iść tą samą drogą, prawda? Kluczem i podstawą jest prawda. Jesteśmy przedmiotem w tym gronie, jak rozumiem, dużą część osób znam i znam poglądy, przedmiotem pewnej walki informacyjnej. Znaczy nie musimy czekać do września. Ja bym proponował na przykład, żeby dzisiejszym owocem dzisiejszego spotkania było założenie konta na Twitterze przez Jana Malickiego i w momencie, kiedy słyszy w telewizji... Personalnie przeze mnie? Tak. I w momencie, kiedy słyszy w telewizji, że o Wołyniu mówią od 2 lat, to żeby powiedział, jak mówił o Wołyniu, kiedy był w podziemiu. Bo my dzisiaj potrzebujemy powiedzieć, że nie da się zbudować poważnych relacji na powtarzanej nieprawdzie. Nie wchodzę celowo, czy to jest kłamstwo, czy nie, bo może niektórzy nie wiedzą. I prawdziwą wojnę informacyjną wygramy wtedy, kiedy po naszej stronie będzie ktoś odpowiadał na przykład jakiemuś kapłanowi, który codziennie majdruje w setkach tysięcy egzemplarzy w internecie nieprawdę. I nie przeszkadza mu w ogóle, że to jest nieprawda, która odnosi się także do świętego Jana Pawła II. Po prostu nikt mu nie odpowiada, odpowiada mu sam, bo widzę, kto odpowiada. I wtedy się na mnie rzucają i grożą, że mi coś tam zrobią w domu. Po prostu ja o tym chcę mówić publicznie, bo to jest jedyna gwarancja bezpieczeństwa. Potrzebujemy, żebyśmy założyli konto na Twitterze i na Facebooku i na to odpowiadali, jeżeli poważnie traktujemy te misje. Bo kiedy będziemy milczeć lub będziemy mówili do 40 osób, to niestety dzisiaj tak działa, że to no po prostu nie będzie efektywne. No. I mówię to w zupełnie dobrej wierze, chociaż wiem, że jestem dzisiaj szalenie poważny, proszę mi tego nie mieć za złe. Druga kwestia to upominanie się o tę precyzję. To znaczy, jeśli nacjonaliści ukraińscy zabili obywateli polskich, to mi się wydaje, że powinno być albo obywatele polscy zabili obywateli... Dodam, że ci nacjonaliści ukraińscy byli obywatelami polskimi, no ale to już inna sprawa. No nie, to nie jest inna sprawa, bo właśnie to nie jest inna sprawa, bo to jest fundament... Zwracam uwagę. Prawda to jest fundament polityki. Więc albo obywatele polscy zabili obywateli polskich, albo nacjonaliści ukraińscy zabili undowców, endeków, piłsudczyków i innych. Tak to przecież powinno brzmieć. My to wszyscy wiemy, jak tu siedzimy. Ale jakoś tak czujemy, że nas nie stać na ten boks, w którym istotą sprawy jest dzisiaj przyszłość naszego kraju. Bo mi chodzi, kiedy ja już o tym mówię, naprawdę już nie o to, nawet o przyjaźń. Mi chodzi po prostu o przyszłość mojego kraju. I dlatego, Witalik, ja się nie zgadzam i powiem ci też tak szczerze, jak to mówię. To znaczy, jak chcesz, to popieraj, żeby w każdym mieście była ulica Szuchewycza. Ja ci mówię jak sąsiad, bo ja tak traktuję się jak sąsiad, więc ja mam takie zasady z sąsiadami. Jak ktoś sobie powiesi brzydki obraz, a to jest mój dobry sąsiad i przyjaciel, a ja ciebie tak traktuję, to ja ci mówię, stary, masz brzydki obraz i straszne meble. I to ci nie pomoże. Natomiast ja ci nie będę meblował. Jak uważasz, że to jest dobrze, proszę bardzo. I teraz się interesuję, i to nie jest tak, że to jest super, jeśli jest ulica Szuchewycza w każdym mieście na Ukrainie. Bo niedługo będą tylko dwie, albo Szuchewycza, albo Bandery. I też potrzebny jest głos na Ukrainie, żeby ktoś mówił, że to chyba jest już za bogato, przepraszam. Natomiast to, co mogę powiedzieć pro domo sua, bo tu mogę więcej w swoim domu, to mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że władze silnego państwa nie mogą reagować na każdą uchwałę Rady Okręgowej. I tego jestem absolutnie pewien. Że muszą jednak wybierać sprawy ważne i nieważne, ponieważ patrzę na to, jak reaguje Izrael i Izrael nie reaguje na przykład na każdą antysemicką wypowiedź. I to jest nie do pojęcia, żeby prezydent Izraela wypowiadał się w każdej w takiej sprawie. No i wreszcie, gdzie jest granica? Czyli to, co jestem winien. To jeszcze dobrze, to zanim jeszcze będzie odpowiedź w sprawie granicy. W sprawie ulic Szuchewycza i Bandery mam informację zaskakującą dla wszystkich. Równie pewnie i dla obywateli Ukrainy, ale dla nas na pewno, że chyba kilka dni dosłownie, kilka dni temu Rada Miasta
podam je na końcu, podjęła decyzję o, no dobrze, Rada Miasta Mukaczewo, no ambasador, panie ambasadorze, nie musiał pan pilnować tej sprawy, na końcu ja bym sam powiedział. Podjęła decyzję o zamianie nazw ulicy Bandery i ulicy Szuchewycza i nadanie nowych miast, nowych nazw, kardynała Huzara zmarłego i patriarchy Szeptyckiego. Więc to jest pierwszy wypadek, którego notabene nikt się nie spodziewał. Też nie potrafię tego ocenić, ale to tytułem informacji. Przepraszam bardzo, ale Rada Mukaczewa nie uchwaliła decyzji pro to, co ulicy Bandery Szuchewicza powstanie w miasto Mukaczewa. To nie było to decyzja Rady. То тільки Рада хотіла зберечь свої назви комуністичні, вулиці в місто Мукачево, і для того губернатор обводу Закарпатського, пан Москаль, свої децизії змінив назви тих вулиць. А до того Рада міста Мукачево змінила ті децизії губернатора обводу Закарпатського. То не була децизія обводу місного, яка була змінена. Прошу дуже. Рада обводу Мукачева жодного разу не ухвалила такі децизії. Ja nie wiem, jak tam dokładnie Dobra. Było. Ja się w tej sprawie wypowiadam, bo uważam, że mam także tytuł ze względu na działania, jeśli chodzi o sprawy ukraińskie, wtedy, kiedy to coś kosztowało. I mówię, moim zdaniem pomysł, żeby w każdym mieście była ulica Szuchewicza i Bandery, to nie jest najlepszy pomysł, ale jak takie meble się podobają, proszę bardzo. Nie? Natomiast... Teraz moje pytanie. Natomiast granica. Granica jest wyznaczona dwoma kwestiami. Znaczy naszym interesem państwowym. Znaczy w momencie, kiedy do mnie przychodzą dyplomaci zachodnich państw i pytają o skalę konfliktu polsko-ukraińskiego, to ja wiem, że jesteśmy blisko granicy, proszę państwa. Ponieważ czytam i wiem, co pisał Brzeziński, co pisał Fukuyama w momencie transformacji. Nie będzie żadnych trójmórz, żadnych sojuszy z Ameryką, jak oni się zorientują, że my mamy niepoukładane stosunki z sąsiadami. Bo teraz to my możemy powiedzieć tak, i mówię do Polaków, możemy powiedzieć tak, my mamy z Rosjanami nie najlepiej, bo bronimy wolności i jesteśmy za prawem.